jak nie ma pana burmistrza. Ale są dwa jego zastępcy. A szczególnie jeden mnie tutaj ubawił, bo zamiast merytorycznie się odnieść, to mnie tutaj to mnie napominał jako radnego. Póki co, panie kolego, to rada jest od kontrolowania organów wykonawczych, a nie odwrotnie. A po drugie, wie pan, jeżeli inwestycje panu, pana pieczą w przeciągu kilku miesięcy, kiedy jeszcze nie było inflacji, tego zwariactwa cenowego, potrafiły wzrosnąć nagle o 500 000 zł, jak ta słynna kolejka, wie pan, no to daruję pan, ale to ja musiałbym być z zawodu pożywana piosenkarzem, a nie inżynierem budownictwa, żeby panu wierzyć na słowo. W związku z powyższym, ja mam pytanie takie. Bardzo proszę pan radny, jeżeli jest ma głos, nie przerywaj. Bo jak chcecie państwo jasne skomentować i wypowiedź pana radnego, to proszę cię. Co do tego naszego działania w zakresie rewitalizacji miasta. Rynek pokazał, że niedopilnowanie przez radę albo danie zbyt dużego luzu urzędnikom powoduje, że dochodzi do wypaczeń zarówno technologicznych, oczywiście wypaczeń cenowych, ale wychodzi również tutaj taka beznadzieja umysłowa, bo przecież póki co ten rynek jest jednak fragmentem drogi wojewódzkiej i przez parę ładnych lat, nie mając wyprowadzonego ruchu wojewódzkiego, musimy tolerować to, co jest. Zrobiono tą wąską dróżkę, prawda, i zwalono wszystko na panów z Krakowa. Nie pozwolimy jako radni, przynajmniej przez, ja mówię w imieniu swoich kolegów, żeby tej klasy błędy pojawiały się, tak jak przy tej rewitalizacji rynku, pojawiały się przy kolejnych wielomilionowych zadaniach. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałem zadeklarować, że będziemy tępić takie myślenie, jak pan kolega. Będziemy tępić takie myślenie, jak prezentuje pan kolega Cerazy, że organ wykonawczy, mając pieniądze uchwalone, może z tymi pieniędzmi wszystko. Otóż nie, proszę państwa. Ja uważam, że nie wiem, czy przypominacie sobie, z jaką kwotą zaczynaliśmy rewitalizację rynku, a z jaką kwotą skończyliśmy. No identyfikuję się, dlatego mówię my, ale na pewno nie był to mój pomysł, żeby uchwalać takie niesamowite zwyżki. Przypomnę, z 20 milionów skoczyło na prawie 30 milionów, a jeszcze nie było szaleństwa wojennego. Jeszcze nie było szaleństwa wojennego. Ostatnim tematem, który chciałbym powiedzieć na temat Komitetu Rewitalizacji, to chciałbym oddać szacunek tym ludziom, bo to jest niewdzięczna, paskudna, długowieczorna praca i żaden z nas za to kasy nie dał. Mówię o tych panach i paniach, którzy pracowali w tym komitecie. Natomiast dobrze by było, żeby później wasza Jestem. Żeby waszego trudu nie roztrwonili urzędnicy, którzy lekką ręką potrafią podpisywać byle jakie aneksy i na byle jakie rzeczy się zgadzać, zakładając, że większość z państwa przy całym szacunku nie ma pojęcia, jak o inwestycjach się po prostu na co dzień nie zajmuje. W związku z tym bardzo proszę i apeluję, póki tej kadencji jeszcze zostało wam ileś tam parę miesięcy, a nam również, żebyśmy nie dopuścili do takich drastycznych sytuacji, jak miało miejsce przy remoncie rynku i okolicznych uliczek. A co za tym idzie, niewątpliwie te nowe zadania, o których się tutaj mówi, tak jak pan kolega Balicki przed chwilą w swoim dość długim wystąpieniu, ale gdyby go skomentować, stwierdził, trzeba by było jednak zdecydowanie starannie zastanowić się nad zasadnością pewnych działań, no i pewnych wydatków. Szczególnie dzisiaj, kiedy zaczyna bida zaglądać do okien, czego doświadczyliśmy chociażby przed chwilą, kiedy rozmawialiśmy.
wesoły, prawda, przed kilkunastoma dni. I ja bardzo przepraszam, że za długo, ale mam nadzieję, że każdy w swoim sumieniu rozważy to, co powiedziałem, bo póki mam jeszcze rok tej kadencji, to nie dajmy urzędnikom, nie pozwólmy urzędnikom na prowadzenie takich, no czasami skandalicznych działań, jak to miało do tej pory miejsce. Pan przewodniczący Kostulkiewicz wielokrotnie, ponieważ jest człowiekiem kulturalnym i wykształconym, miał ochotę tutaj czasami nazwać po imieniu. Jak wiecie, ja miałem troszkę inny, że tak powiem, zakres słownictwa na co dzień i nazywałem te rzeczy bardziej przyziemnie. Dzisiaj ze względu na czcigodne panie nie będę tego już więcej brzydko nazywał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.